Się ma witam serdecznie, Dzisiaj, dzisiejszego dnia byłem w stanie odebrać nagrody Za właśnie natarcie za slota I spójrzcie co mam, huragana z tutaj Właśnie w całkiem fajną załogą, ponieważ załoga ma właśnie z cs -a 63, a to jest taki czołg turniowy, także jest, jest całkiem w porządku, siódmy perk się robi. I co? Jest to tak naprawdę kopia CS 63. Właściwie szkoda, że nie było żadnej zmiany parametrów, albo żeby tryb się szybciej zmieniał, albo miał jakiś lepszy czas kopiania, czy nawet lepszy, może większą alfę. Akurat, bo gdyby ten miał 420 alfy, to nie dość, że byłby bardzo użyteczny na turnieje, to oczywiście gracze tacy jakby mieliby motywację, by go obijać, ponieważ byłaby to lepsza wersja CS 63 grając troszkę tym czołgiem muszę przyznać, że WR mam całkiem dobry, ponieważ jest to 72% średnie nie są jakieś takie świetne i też uważam, że właśnie na trzymę tutaj wymagania będą bardzo, bardzo duże, ponieważ jest to taki czołg, którego jednak posiada bardzo mało graczy. Około nie wiem myślę, że około 5000 sztuk może będzie na serwerze i ponadto ma go bardzo dużo też dobrych grajków, którzy będą robić dobre wyniki oraz również jest to MET, także z takim spotem myślę, że wymagania będą sztucznie boostowane I może mieć to około 5,5 tysiąca wymagań, także być może Jest to taka kolejna maszyna, tym razem polska, na której streamerzy właśnie będą opierać swój content I markować go może jak Kamil Iter E6, czyli przez pół roku Jest to bardzo prawdopodobne, sam zestaw modułów jaki ja wam polecam na bitwy losowe daję tutaj tak, dosyłać, wentylację i start Stabę oraz oczywiście rozkład pocisków, trzech hajaki myślę, że starczą. Dałem również, polowych jeszcze nie mam, ale polowe takie turniowe to było na pewno lewo, prawo. To jest w zależności jak potrzebujecie, ale mieć dobre kamo na to też jest ważne, oczywiście możecie dać właśnie te 2 kilometry do cofania ten czołg bardzo, bardzo ratują, tak? Także to jest pytanie, czy chcecie mieć kamo, czy nie? Grając z wentylacją, można, można sobie na to pozwolić. E, tutaj macie gorszą sta, stabilizację, ale za to lep, lepszą celność. Także to jest ogólnie interesujące. Do czasu przeładowania to zawsze używałem na turniejki. Macie gorszą celność, także na Randoma raczej nie stosowałbym tego polowego. I tutaj tak samo, macie do mocy silnika, ale kosztem dłuższego skupienia więc nie wiem, czy, nie wiem, czy to jest jakoś właśnie tak użyteczne. Więc szczerze, na randaj bym grał z jednym polowym, może ewentualnie tutaj z drugim, więc to jest typowa wasza decyzja i co? Grałem właśnie tym taki te, te kilka bitów na slimie i myślę, że pokażę wam jakieś trzy może bitwy w których właśnie udało mi się coś fajnie poszelać i które były po prostu ciekawe moim zdaniem, także za zapraszam do oglądania. Chciałem je jeszcze tutaj na szybko nawiązać do wczorajszego odcinka, w którym mówiłem, że startuje właśnie na ruch serwerze taki licznik i dzisiaj Pojawił się artykuł, w znaczy sensie dla Was, to w sumie wczoraj pojawił się artykuł, w którym Lesta właśnie opisuje, że dzisiaj, 5 czerwca 2024 roku, jesteśmy gotowi potwierdzić, że w przyszłym roku w grze pojawią się czołgi poziomu 11. Jest to bardzo interesujące. Jak wiecie, Wargaming kiedyś bardzo. Współpracował właśnie z pracownikami LEST, także mieli dosyć, dosyć podobne pomysły. Więc ta propozycja pewnie nie jest już od dzisiaj, i bardzo mnie to interesuje: czy Wargaming być może skusiłby się również na prowadzenie 11, 11 tierów do WOTA, Nie wiem, szczerze, jak mogłoby to wyglądać. Myślcie sobie, że LEST, załóżmy, wprowadzę te 11 tiery. Początkowo jest hate, tak? Że hate o jak to czołgi kto, które będą pr prawdopodobnie OP i zniszczam balans, ale pomyślcie sobie, że Lesta właśnie wprowadza na swój serwer, czołgi 11 poziomu i 11 poziom mogą grać tylko na 11 poziomy. Albo mają matchmaking do dziesiątek, że minus 1 tylko. Za załóżmy w taki sposób. I wtedy nie mogą trafiać na ARTy. No i co wtedy? Jeśli, jeśli by tak było, to Lesta prawdopodobnie podjąłby rynek yy, takimi graczami, którzy nie, nienawidzą arty i właśnie badaliby te poziomy. Także jest to interesujące. I napiszcie mi komentarzach komentarz, co o tym właśnie sądzicie. Wczoraj już wiem, że wspominałem o tym w odcinku, ale wczoraj jeszcze nie było takiego dokładnego artykułu, co i jak, także przejdźmy przy może już do samej FC. Tak, mam dla Was już pierwszą bitwę i będzie to yy, właśnie giereszka na mapie Bezpieczna Przystań. Specjalnie wybrałem tą mapę, yy, ze względu na to, że bardzo dużo osób narzeka między innymi na balans tej właśnie mapki, i yy, jak tutaj grać. I mniej więcej w które pozycje jeździć medalię, tak? Ponieważ na TDK jest, myślę, dużo pozycji, jest dużo krzaków, z których można kapić jakiś półeczek na A1, na A0 i też na K1 i K0, także jest sporo takich pozycji, ale na MEDY nigdy nie było żadnego poradnika. Mało kto o tym mówił, więc spójrzcie na to. Może na początku Wam ten styl pokażę, jak fajnie to się mieni i jak wizualnie to właśnie tutaj się, się komponuje z Gireczką. Uważam, że bardzo fajny pomysł, ale sam skin wygląda w taki sposób, jakby. Projektował to ktoś inny dla Wargamingu, ponieważ te style, które my dostajemy w przepustkach albo które dostaliśmy, na przykład e, został wprowadzony. czy pamiętacie, styl na turnieje, gdzie tam zarobione pieniądze z tego stylu właśnie szły na e, ligę, która ruszy chyba w październiku i w której mam nadzieję, że będę brać udział z moją e, drużyną. E, także tam dodali naprawdę paskudny styl, a tutaj za jakiś. Rankedów, które mało kto pyka, da dali takie ładne coś na cs I to jest właśnie ciekawe W jaki sposób to działa w firmie World Gaming? Więc tak e Może odpalę wam jeszcze Panel Damage, ponieważ e to wyłączam zawsze Mam Panel Damage i mam Panel Spot'a i co? Do, co do samej bitwy, to daliśmy jedną pestunię, Wejksa tutaj bardzo szczęśliwa, taka na ticklej strzelona wydefender, także ta, ma dwie bomby i ja szczerze bardzo lubię medami szybkimi Skróci sobie pod tą pozycję, ponieważ stąd na, naprawdę macie dużą kontrolę spotujecie górę, sp e, perma spotujecie ich krzaka, więc lighty nie są w stanie zgrać stąd i macie też bardzo fajny przetrzał właśnie na mordownie i jak czasami tam ktoś się zgubi i nie zauważy, że wy macie tą pozycję to możecie tam ich ładnie Ładnie sfarmić, także tak, to jest takie. E, how to play e, tą mapkę i uważam, że jest całkiem spoko. E, ten centurion na X, właśnie tak, pierwsze te mnie całkiem nieźle skontrolowane, ponieważ mi dał i jedną darmową. To, 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 miałem też dużo szczęścia, że nie było tam więcej czołgów na przeszale, ponieważ gdybym był na przykład wolniejszym medem, czy, czy, czy czymkolwiek takim, to naprawdę mógłbym dostać od tego Xa bardzo, bardzo dużo damage'u, także musicie o tym pamiętać, że nie każdy medem można wjechać w taki sposób. Ale że właśnie sam Huragan, z co mnie ja będę może mówić na to CS, ponieważ to jest właśnie kopia Cesa jest bardzo szybki i to jest stąd ten ciąg jest używany w turniejach, ponieważ jest mobilny do zajmowania takiej pozycji, jak w tym przypadku sprawdza się idealnie. Eee, szukałem przeszłał właśnie na rhm, po, po, ponieważ tutaj widziałem jakieś tubki, że, że na mapie się spłonął się Erhema. Centurion wychyla, dostał bombę i ma 1100 to, to damage. Także taka zaliczka kosztem jednej pechy jest całkiem spokojnym. ogólnie e, Chyba paluchem w, w mikro, mikro zahaczyłem. Także sorry, jeśli to było e, słychać. I co? Tak powoli sobie zbieramy ten damage. Klikamy, klikamy. Eee, uważam, że styl jest fajny, szczerze. Tutaj wpadłem na pomysł. Że, może przyszedę do prawej. Tam z prawej jest mega pozycja, by kontrolować te wszystkie czołgi. I tak się jeszcze waham, tak? Ponieważ wiem, że prawdopodobnie, pra prawdopodobnie albo Char Futur, ee, ten z lewej, na blisko, po, po mojej lewej, albo Char Futur, albo Indian będą mnie celować. Więc to jest takie coś, że bałem się jeszcze delikatnie, skoro oni nie mają spota. I chciałem poszukać może jakiegoś przeszału na tym mordownie, że może tam cofnąć, czy coś takiego. Eee, to jest bardzo interesujące. Że ten ja nie miał spota, od bardzo dawna nie miał spota, no chyba, że byłem na permie, w co wątpię szczerze eee, I chłop ścieli blinda Moją ostatnią pozycję, więc prawdopodobnie to był blind, bo, ponieważ nie wiem kto by mógł mnie na permaspocie tutaj trzymać I ma 2300 damage Taka fajna bitewka całkiem Gdzie mogłem to troszkę poklikać eee, I tutaj chciałem tak, wiecie Sprawdzić czy może ktoś celuje I w tym momencie mówię, ok nie ma, no i tu jadę a tu się okazuje, że Futur trzyma jakiś taki totalnie zdupy kąt. Kto trzyma wyjazd z pozycji pod takim dziwnym kątem? Nie, nie wiem, że to było bardzo interesujące. I wiedziałem, że Futur będzie chciał dać prawdopodobnie w mojego 121B. Także on sam ma rilo 4 sekundy, więc to są takie rzeczy, o których warto wiedzieć i znać mniej więcej rilo też magazynku, ponieważ wiecie, że możecie wychylić w tym przypadku, więc to są takie... Kluczowe rzeczy eee, Wiedziałem też że indian prawdopodobnie zasłoni czar futura więc mówię ok, Najże no dam mu pestunię eee, I co i tutaj już macie taką naprawdę fajną pozycję Czołgami na wieżę Albo nad takimi papierowymi czy możecie ospotać całą tą snajpę więc To jest mega mega fajna pozycja I tak naprawdę mamy 4000 łączonego widziałem że skill dzisiaj na streamie się całkiem pocił eee, tym czołgiem I bardzo, i bardzo narzekał Że to prawdopodobnie będzie takie jego kolejne karo, ze którym się będzie męczyć, markując I uważam, że Nie będę mieć jakiegoś wielkiego problemu, by biać na tym czołgu e, Ale jeśli wymagania będą spore, to nie wiem, czy nie byłoby trzeba nawet wrzucić jakiegoś zestawu Właśnie z CVS-em albo z optyką na takie bardziej otwarte mapy I co, e, wiedziałem, że, mo że mogę tutaj przeżyć, e, przyjąć jeszcze jedną pestunię, tak e, Ponieważ jest to pestnik, on ma 240 alfy i tutaj 5100 damage już ma. Także damy jeszcze jedną, tutkę, bombę. Co że może jeszcze jedną zmieszczę i chciałem dać 2x. -a. Taka sniper, także jest elegancko. 5900 z takiej bitwy na ósemki, bo na 8, ale uważam, że sama gierdeczka spoko. I tutaj specjalnie wsiączę tryb, by wam pokazać, jak te kamo się mieni. Fanie, spójrzcie. Uważam, że wizualnie ich zrobił to świetnie czy te studio które tworzy, tworzy kamuflaże na właśnie wargamingu Podobno w kolejnej odsłonie natać przez cały rok będziecie zbierać właśnie swoje takie kto się chyba szewrony nazywa będziecie zbierać właśnie też na styl, ale do 60 TP Także uwolnienie daje typowo polskie czołgi, ponieważ chyba tylko polscy gracze grają o sloty Aktualnie tam tylu Polaków spotykam, że to jest hit. Także taka myślę, całkiem fajna bitewka. Myślę, że mogliście się nauczyć mniej więcej jak grać szybkie czołganie tą mapę. Jest to ryzykowne, ponieważ mogą was repuszać albo coś takiego, ale warte jakby uż używania, ponieważ nie macie nic, nic do stracenia. Na takiej ciężkiej mapie fajnie złapać sobie taki przestrzał. I przejdźmy do kolejnej giereczki. Tak, mamy kolejną bitewkę na mapie yy, Elhalów. Troszkę bardziej niekorzystny matchmakingu, ale jak możecie zobaczyć, troszkę tych huraganów jeździ, więc ludzie testują. I zazwyczaj w sumie z graczy, których spotykają w bitwie. To są ludzie na 8-10 tysięcy ocenki. Także całkiem mocni gracze tym grają. Yy, I właśnie tutaj potwierdza się między innymi moja teza, że wymagania na to będą bardzo duże. Yy, także co, so. myślę, że po prostu. Tutaj chciałem pojechać na mordownię Dać może jakieś pestunie akurat lubię takimi papierowymi medami jedzieć na czołgi ciężkie czy na jakieś medy, by walczyć po prostu na bliskim, na, na bliskim dystansie. Bardzo lubię taki styl w grze w wocie Także to był ten plan na bitwę Jakoś fajnie zająć nasy Bardzo lubię grać na rogu na B2, ponieważ tam wychylacie CS-em akurat na tą stronę wieży, która odbija, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale CS jest takim czołgiem że ta strona wieży jest bardziej opływowa i ona potrafi odbić więcej od tej prawej W sensie wszystko też zależy od tego, ponieważ wy możecie na wieżę skontować, na przykład W momencie, w którym macie przyjąć pestunię, obrócić działo w lewo bądź prawo, w zależności do kogo się kontujecie Tutaj Ever fajnie skontrolał ten przejazd, szczerze, mało kto już na, na, na randomie gra tą pozycję na D4, kiedyś to było znacznie bardziej, bardziej popularne, pamiętam przed 1.0, czy na początku e, kariery wotowskiej <grych> e, ja sam tam lightem grałem, aktualnie tam raczej mało osób jeździ, i co, mam taką bitewkę, że dostałem już przed rozpoczęciem bitwy bombę, i tak miałem farta, że Grille mi nie dał, ponieważ Grille ustawił się na takiej pozycji, że mógł tam na spokojnie to zmieścić, i co... Mm. Wiem, że chcę pocelować w Cesa, ponieważ on prawdopodobnie wychyli, ale też to jest właśnie to, o czym wam mówiłem, że na cesikach, na, na cesach nie grałem takie bomby, na huraganach. E, naprawdę spotykałem bardzo dużo dobrych graczy. E, I właśnie to też jest interesujące, że na samym drzewkowym CSie e, wymagania same w sobie już mają 4800. I jest 4800 wymagań na cesie drzewkowym, więc to jest naprawdę bardzo sporo. I widziałem, że w tym momencie CS -CS musi cofać. Więc, byłem gotowy, by tutaj dać pestunię. Dajmy jedną. Uważam, że, te, że ten na naprawdę wizualnie świetnie to siedzi. Tutaj taki szybki szał. Szybka tutka. Więc jest dobrze. 800 damage'u. Delikatnie nadrobiłem tą, stra tą stratę HP z początku bitwy. Nie chciałem tutaj zbierać odebra z lewej. Także przejechałem tak szerzej do prawej, bo mi żadnej bomby nie dał. I wiedziałem tak, tak naprawdę, że raczej. Moi koledzy z drużyny będą chcieli tutaj grać na te setki, więc przyjechałem na bliskim dostarcie akurat Możecie grać w taki sposób na medach, tylko nie możecie, nie możecie sami zbierać Musicie polegać na teammateach, że oni może zbiorą i wy wtedy wykorzystujecie te swoje 3800 czy 3700 dpmo I fajnie klejcie po stronie, akurat takie setki mają reload na tubie 15 sekund, więc to jest bardzo, bardzo długo mm. Tutaj wariat odsłonił, także jest bardzo fajnie. 2000 dmidrów z takiej bitwy. Bardzo szybka giera akurat, muszę przyznać. Także ciśniemy dalej. I w tym momencie tak, tak naprawdę chciałem dobić Hewika i może grać, zagrać pod tą lewą, bardziej pod tą lewą, ponieważ wiedziałem, że sprawy będzie i chory na snajpie, i, i dwa huragany tam były, także nie ma sensu pod tą flankę wyjeżdżać. Także aktualnie decyduję się na nagranie lewej. To też jest... Nie może być to dla Was taki schemat, że wygracie tylko jedną rzecz, tak? Że ja pojechałem tutaj od lewej, to Wy w, ka w każdej możliwej sytuacji też gracie od lewej, bo może być coś takiego, że, ba że Wasza baza przegra. I już w tym momencie oni mają tutaj lighta w pasywie, bo mają ebra, ale widziałem, że mimo, że nawet gdy miał spota, to się tutaj schowam i będę farmić te czołgi, ponieważ one mi nie znikną, ponieważ mój Fosh, Mantikora i dwa lety ich spotują, więc miałem tutaj fajne szlanko ich plesy poperkać można I tak naprawdę sądziłem że huragan może został na g1 stąd Nie, nie chciałem tak na, na hura wychylać na tego isa Ponieważ widziałem też że mogę tutaj zadać jakiś darmowe damage I właśnie te medy totalnie zaspały w tym momencie jak widzieli na, na minimapie że przegrali mordownie to był oczywisty ruch Że my pojedziemy tutaj Aż tak agresywnie i będziemy mieć Place. Więc nawet w tym momencie lepiej by było dla niej wyjechać w przód, w przód zebrać klipy od Fosha, zebrać te medy, ale po prostu żyć, a nie, nie oddając żadnego damage'u, zginąć. Więc to są takie sytuacje, że te, e, ci gracze domu nie zważają na to, które czołgi mają spota. Widziałem, że CS jest tutaj, ponieważ on do mojego się kumpla w 140, i w tym momencie tak naprawdę widziałem, że też nie chcę wjeżdżać po tą stajpę. Znowu taka sama sytuacja. Więc zmieniam na szybki tryb i chciałem sobie objechać o, delikatnie od lewej, bo może jeszcze coś zjeść. Mamy 3500 damage, więc to nie jest zła bitwa. Już sama w sobie to nie jest naprawdę zła gra. Ale mam czas na rotację. Wiem, że mam jeszcze troszkę HP. Uważam, że sam wyjazd od prawej strony byłby totalnie głupi. Jakby wiem, że w, tak, w takim momencie większość osób panikuje, że nie, że nie ma tego damage, że, że mało, więc by po prostu część osoby po prostu od tej prawej pojechała i prawdopodobnie dostaliby się bardzo duży demet za to. A tak, dojechałem. Oczywiście 1000 HP oni już stracili, ale przynajmniej ja mam fulla i za chwilę będę mógł w stanie zrobić ruch, który po prostu chcę teraz wykonać. Czyli wjechać staraną wyfulowego CSA i tyle, i dać tam jakieś pestunie Więc, więc to jest to. A tak, bym musiał jeszcze kampić, miałbym 200 HP, bądź aktualnie garać ponieważ chory, prawdopodobnie na tym wyjeździe by mi dało tą bombę. Więc jest jesteśik. Cię dać pestunie. W szybkim trybie cs -em. można strzelać, e, na jakimś bliskim dystansie można tego używać na spokojnie. Sądziłem, że może dam tutaj pestunie jeszcze, ale ni niestety nie udało się. 5000 z takiej bitwy uważam, że całkiem fajnie. Akurat, czy, 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 czy ten huragan, czy ten CS-drzewkowy jest czołgiem, gdzie naprawdę kilka osób na serwerze europejskim może zleć 5000, lecz da się. Ta także przejdźmy jeszcze do następnej gry. Tak, mamy też mapę Miasta Duchów. I widzę, że mamy bardzo korzystny matchmaking, ponieważ dało nam tutaj Co? Z 10 tierów to tak naprawdę moją beczkę, która nie zagra pozycyjnie w mieście I co? Wy zapewne w przypadku, gdybyście CS-em grali właśnie taką zamkniętą mapę, to gralibyście albo jakoś pod linię 0, albo pod, pod linii 1 i tam gdzieś wstapili. Ja zazwyczaj też bym tak zagrał, ale w tym przypadku, jak widzę jakie mają czołgi, że jest e 75 podwójnie, mają ISA 3x2, WZ114 to są takie czołgi, które ja w mieście CS-em jestem w stanie zagrać. Tak tak, tak spójrzcie, to będzie bardzo agresywna gra, bardzo szybka gra. W sumie bardzo szybko to nie pamiętam, ale taka fajna i intensywna giereczka W której po prostu pokazuje wam, że CSM można agresywnie z jajem zagrać Jest to taki czołg, ja preferuję taki styl w niektórych przypadkach, ale na pewno musicie patrzeć na to jakie czołgi są w różnieniu Przeciwnika, że nie ma żadnych lodówek, nie ma żadnych plujek, takie Tutaj jakiś cudem Zaospotowałem w ogóle e, Beczkę Więc jest grywo pra, Prawdopodobnie go jakoś na dział I spójrzcie, przez to, że ja Wzajem widzę tak agresywny nasyp To Gon Gonkiewicza się wystraszył A prawdopodobnie on stałby już na nasypie i Gonkiewicza taki podbity ma naprawdę bardzo łatwe granko na czołgi ciężkie e, Wiedziałem Że oni W tym przypadku muszą na mnie wychylić, albo tej prawej Albo ktoś musi skrócić, albo możliwie, że ktoś mi zagra na plecy, także wier Wierzam tutaj w e, tego dropa wiem, że jest to raczej mało użyteczne i mało osób gra w tej pozycji, ale zobaczycie, jak w tym przypadku to się idealnie sprawdziło. Ponieważ ja się spotkałem w pozycji na meda takiej dosyć łatwej do wyciągnięcia, i dla mnie logiczne było to, że oni się poczują, że, że skrócą pode mnie, będą chcieli wychylać, tak? Ponieważ jak widzicie gdzieś meda, który jest w mieście zamknięty, to chcecie go sfarmić, i to była dla mnie taka bardzo logiczna rzecz. Stąd aktualnie stoję tutaj. Jest to taki terapik, nie spotnął mnie z nasypu na, na proxy Spota na 50 metrów, więc czekam, stoję z cierpliwością Fajnie też, bar, bar, bardzo bardzo fajnie moim zdaniem Że ten właśnie tutaj kong króci sobie pod to Więc mam, jednak do To do, na proxy To jest takie głupie, że ten wskaźnik na minimapie yy, Nie pokazuje nam tego aż tak dokładnie, to jest Szczerze, dziwne No i tak, mnie się z tym Mamy tutaj ISOM 114, więc to są takie czołgi, które w ogóle spójrz jaka mi pecha siadło, nie? Jaka bomba. Taką tubę tutaj wyrwał tą e, dwulówką, że to jest hit. To jest taka pozycja, że raczej muszę wyczekać, jeśli oni strzelą, ale stąd na spokojnie można wychylać. E, w przypadku, gdybyście grali na przykład czołgami ciężkimi, bo jesteście zmuszeni tutaj wjechać, uciec przed, przed nimi, to pamiętajcie, że wychylacie na dach ja co jestem ja też wychlam na dach, więc to nie są trudne szały, yy, by mi ten damage oddać. I wy też musicie o tym pamiętać, że jest naprawdę mało czołów w grze, które mogą tutaj grać. Nawet Isem7, jesteście pod takim niedogodnym kątem. E, ta rampa jest pod takim kątem, że widzą właśnie włazy i dach pod takim kątem, że przebijają to każdą pestunią z Hita, z APK, z apc I co, ma 1300 dimezji w sumie. Fajna zaliczka, uważam, na początku bitwy. E, moja dwórówka nie wiem, coś ćwiczy szczerze, że aż tak agresywnie nie wychylał, ale to jest głupota. I ja czekam, tak typowo. Bo widziałem, że, że i będzie tutaj kusić ten koń, i będzie kusić, że koń tak skręcił, ponieważ granie na konia to też jest taki fajny konsek. A aktualnie, zwłaszcza jak macie hitę na goldzie, chciałem złapać tutaj właśnie 114 natlaczki. Nie udało się, ponieważ miał zestaw naprawczy jeszcze. Co. E, dwulówka akurat ma mały włazik, ma bardzo mały włazik. Ta dwulówka 9 tylu. Nie wiem, co się stało z tym celownikiem, ale to jest jakiś bug taki serwerowy, że on nagle, nie wiem zmienia kompletnie swoje położenie. Dawno nie, nie miałem tego baga. Ale no cóż. E, mój aimbot tak ma. Co? <laughs> Najce no, się. Że się psuje czasami. Wiedziałem, że jeśli po długości tej ściany wychylę. No, prawdopodobnie na nawozy i tutaj wyciąnę, ponieważ wieża cs jest na tyle mała, że można tutaj grać na te czołgi pokazując tam piksel na dosłownie sekundę piksel boku wieży. Więc to jest spoko 3600 CSM. przypomnę tylko na tak bliskim dystansie. Więc jest bardzo spoko tutaj. No naprawdę pestunie. Muszę przyznać, że cs tutaj ładnie latają i widzę też, że beczka strzela Wysyli jeden pocisk gdzieś w VZ pr prawdopodobnie Także mam tutaj coś w stylu M Muszę się poczekać Ponieważ gąbki mi nie patrzy Od lewej nie zagram ponieważ beczka nie patrzy Także czekam tutaj aktualnie na swój moment Tak na wyczekanie typowo I to jest właśnie to o czym wam mówię To jest typowe granie dla nowoczy Gralibyście CS-em czy jakimś magazynkiem w stylu beczki Albo nawet jakimś ciężkim czołgiem To niekoniecznie chcecie zbierać Wiecie takie pechy do jazdy Jest teraz się głupota Gonkiewicza cały szczęście się przestawia, ponieważ płasił się tutaj tym kąkiem, Więc wiedziałem, że mogę delikatnie skrócić, zmienić pozycję On, on to wszystko zrobił na spocie, zamarkował to i widzę teraz na minimapie, że moja tak króci. Został złapany na traki chyba, także ba bardzo niefortunnie. Ale beczkę mogę teraz oddać. E, te teraz oddać. Prawdopodobnie on miał tylko jeden pocisk i, kl i kliknął właśnie przeładowanie. Więc dajemy jedną, dajemy drugą 4000 damage u. Sądziłem, że może jeszcze jakoś tutaj zmieszczę kolejne pestunie, ale nie chcę wychylać od tej właśnie lewej, ponieważ wiem, że mają chory, mają dużo Tedeków, esterfa, które prawdopodobnie będą grać sobie gdzieś na A4. Więc taka to jest giereczka że czekał, mają full HP, 2000, na takim etapie bitwy, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Później będzie można tego użyć. Więc to też jest ważne w bitwach losowych, że, żeby wiedzieć, w którym momencie używać tego HP, w którym momencie się tradować, w przypadku gdybyście musieli, a kiedy musicie trzymać te hapse do końca bitwy. Akurat tu, tutaj jest taka bitewka, którą trzeba delikatnie kierować, ponieważ drużyna nie jest najlepsza i mam huragana też właśnie w drużynie. I co, sądziłem, że może Gonkiewicza zaraz jakoś e, chciałby obrócić na konia, nie wiedziałem czy koń to robi na spocie czy nie, ale sądziłem, że Gonkiewicza albo tutaj nie ma, albo na mnie nie patrzy, także za moment chyba chciałem nawet tutaj podjechać, jakoś delikatnie, ponieważ nie chcę się czekać, buja się przód, tył, przód, tył jak jakiś bocik, chciałem właśnie jeszcze jakieś blędziki poszalać tam, może, może coś nawet weszło. Może coś nawet weszło z tej. Yy, tutaj snajpy. Nawet blindowanie tej całej półki jest dosyć proste, muszę Wam przyznać. I co? Wychylam na, na Gąkiewicza. To było bardzo bolesne. Yy, nie strzeliłem tutaj dobrego pocisku, ale on przynajmniej złożył zestaw na praży. Więc to jest jakiś tam plus. Chciałem, żeby Gąkiewicza właśnie teraz się obrócił na konia. On mimo tego ciągle, ciągle patrzy na mnie. Nie wiem, na kids ban, ale szczerze ni, nie wyszło mu to źle nawet. Jakby tak spojrzeć. Koń, koń dał mu także ja przedłużam na permatlaka. matlaka. Tym końem jeszcze, że mógł przejechać do lewej, maksymalnie do lewej i być może SRV by go nie skończył. Także mają gąbki na tlaczku. Niestety, Arta mi dała, przez to, że Arta mi dała, miałem dłuższy reload i on zdążył się naprawić. Także muszę zmarnować jeszcze jeden pocisk, by go dobić. Niefortunnie, tutaj kilka takich ścian nie przebitych, ale jest ok. Także w tym momencie raczej chciałbym uspokoić grę, właśnie strajdowałem z ogonkiewicza mm, 1000hp, także to raczej nie jest e, dobry biznes I wiem, że raczej bym chciał przeżyć, to tak po prostu uspokoić giereczkę I może ewentualnie poczekać aż moja drużyna e, By coś takiego ciekawego zrobiła i może skusiliby się na jakiś tam e, podjazd Także co e, Wiem, że jest ostewek w szaku Wiem, że jest E75 na e e e e e e e a jeden, także chciałem tutaj nawet jakieś blindy może postrzelać, albo w półkę, mm, albo w estebeka. Mamy czas, e, możemy troszkę podlatować. Jest to całe szczęście dwóra bitwa. Między innymi przez to, że nie ma też light'a w tej grze, więc nie ma kto aż tak spotować. Oczywiście moglibyście na przykład CSM w takiej bitwie, a jest light. A tu był, tu był light w tej grze? Aha, bo mi te setkę zginęła gdzieś nawet. A i 105 gra bardzo pasywnie. Dziwne, szczerze, że on z stopiątką nie ograł Moich dwóch TDeków na tej części mapy to jest bardzo dziwne. Znaczy, ja wiem, że to jest S3V i chyba e... 28 24? a nie A to jakiś inny czołg Należy, to jest moja istota, że on ich nie ograł stopiątką, nie? Gdybym miał CVS, a gdybym miał optykę układ to naprawdę stopiątką mogłoby być tutaj groźnie, gdyby ona właśnie. Yy, przeły całą zerówę, ponieważ mógł sobie na, na spokojnie liną krzaku i prawdopodobnie by on spotował ich tam jak leci I To jest taka giereczka, że chyba delikatnie przyspieszę szczerze yy, Nie ma sensu tutaj jakoś czekać ja Zaraz przestawię na jakiś przestrzał yy, By właśnie kowarować tą zerówkę i może jakieś blindy tak także taka to jest giereczka yy, A nie chcę by była zbyt nudna, ponieważ to są takie gry, że trzeba to wyczekać ten damage yy. Ja zazwyczaj mam cierpliwość, by tak pograć przez dwie godziny, by tak czekać. A później to już JOLO y lecę. <laughs> nie wiem, jak wy macie. O, jest SRV. Nie wiem, czy to jest mój spot. Znaczy właśnie właśnie SRV także dajmy jedną pestunię. Być może uda się na drugą dać. Nie pamiętam teraz. Jak SRV stoi, to po takim kątem macie jego pierwsze kółko, by przebić, także można dać. Jest to na pewno większa szansa na przebicie niż po Wazie, ale to jest właśnie dział cs nie? Za co nie lubię tak tego czołgu w takim graniu, że do że żenada I wiem tak naprawdę, że co, um, mają WTK Na A0, mają E7, E75 gdzieś w tym miejscu, chciałem go tak wiecie, wyhaczyć może I widzę, że ma spota tutaj Także wpadłem na, na taką misję, hmm, na taki pomysł, że może przyjadę Na róg na A7 I Jest też Arta, także całkiem fajna krówka. E, I wiem, że jest ten E75 a już chciałem tutaj przejechać. Nie, nie chciałem tego robić w szybkim trybie. Tylko w tym wolnym, by przy okazji go tutaj właśnie skończyć. Także co? Jadę. Celuję w tą lewą, ponieważ on na 200% był dupcią. Nie mógł się na mnie celować skupić. Także ma już 6600 mŻ. W takim stylu grając. Także uważam, że bitewka bardzo fajna, bardzo udana. W Conway nie udało się niestety zdać pestu żadnej. On zbytnio nie chce nawet wychylić, także tutaj niefortunie Miałem jakiś bok bierze, ale to chyba za wysoko poleciało. Także co, myślę, że znowu tutaj przewinę. Nie ma jakoś sensu czekać. Sądziłem, że może wótek będzie we mnie wslowany, tak? Także tutaj wychylam, by sprawdzić ten róg. Patrzę, nie ma go. Skupił się na Esterfale i na mojej właśnie czołga zerowy. Jest te chory. Ten blendik ch ch chyba nawet mi tutaj wszedł, z tego co pamiętam. Co, jest wótek. E, chciałem tutaj odpalić szybki tryb, by może do niego dojechać. E, także zmieniam tryb i lecimy. Sądziłem, że może tam ocheczka, może dwa e, Ale właśnie króci mój tutaj bohater w K91 dał mu jeszcze ta rana, także cały mój damage uciekł, wielka szkoda. Ale dałem jeszcze stronie za 300, zawsze to jest coś, zawsze to jest jakiś damage. Jak będziecie zauważyć, wcale nie zostało mi jakoś dużo pocisków. Mimo że e, właśnie CS ma ich chyba 50, to nie zostało mi zbyt dużo pocisków. Tutaj jadę, zmieniam tyle, by może dać jeszcze jakąś pestunię i 7000, 7300 plus tego blend forie 7800 chyba, także tak, jest całkiem spoko, e, uważam, że bitwa fajna, także myślę, że to, że to by było na tyle w tym odcinku, e, uważam, że sam huragan jest dosyć interesującą maszyną i to tak naprawdę tyle w, ty, w tym odcinku, także bardzo dziękuję, trzymajcie się i koniecznie zostawcie subika i łapeczkę w górę, siemano, trzymajcie się, Popa.